Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na dzisiejszym naszym spotkaniu, wykładzie, który poświęcimy postaci bardzo mało w Polsce znanej, ale postaci zasługującej na to, aby ją poznać, szczególnie w kręgach prawicowo-katolickich. Mam tutaj na myśli Jeana Husseta, urodzonego w 1914 roku, a zmarłego po 80 latach życia w roku 1994, myśliciela politycznego kluczowego dla francuskiej, w ogóle nie tylko francuskiej, myśli prawicowej, w Polsce właściwie nieznanego, przede wszystkim z tego powodu, że w okresie Polski Ludowej, dzieł Husseta nie sprowadzano do polskich bibliotek i wskazano jakby jego postać na zmowę milczenia, z której to zmowy niestety Husse nie wyszedł po dzień dzisiejszy. Dlatego też zdecydowaliśmy się nagrać o nim specjalny, dłuższy program po to, aby tą osobę lepiej przedstawić w Polsce. Jean Husse jest myślicielem łączącym ze sobą katolicki tradycjonalizm, francuski kontrrewolucyjny nacjonalizm i doktrynę monarchistyczną w takim rozumieniu, w jakim słowu temu znaczenie nadał największy francuski myśliciel konserwatywno-kontrrewolucyjno-narodowy, a mianowicie Charles Maurras. Równocześnie Jean Husse obok Jeana Madirana uważani są za najważniejszy, nazwijmy to tak w cudzysłowie, łącznik pomiędzy doktryną nacjonalizmu integralnego, wspomnianego przed chwilą Charlesa Maurrasa, a tradycjonalizmem katolickim. Stąd też postać ta jest kluczowa. Ja nie będę ukrywał, że uważam, iż jest to najważniejszy francuski myśliciel konserwatywno-prawicowy w okresie powojennym, który rzeczywiście dokonał takiej ostatecznej syntezy myśli prawicowo-konserwatywnej. Bowiem drugi przedstawiciel tego kierunku, Jean Madiran, był przede wszystkim cenionym dziennikarzem i publicystą. Napisał wiele książek i wiele artykułów prasowych. Wiele tych artykułów potem wydawał w formie takich małych książeczek złożonych z kilku czy z kilkunastu tekstów. Jest to z pewnością Madiran, myśliciel bardzo głęboki, ale który nie napisał takiego wielkiego opus magnum myśli kontrrewolucyjnej, jakie napisał właśnie Husse. Dlatego też Madirana uważam za myśliciela ciekawego, ale nie tak systematycznego jak właśnie wspomniany przeze mnie Jean Husse, który jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Najpierw powiem, jak będzie wyglądał ten wykład. W pierwszej części będę chciał przedstawić postać, dlatego że, jak wspomniałem, Jean Husse w Polsce jest postacią właściwie nieznaną. Dlatego też nie mogę ograniczyć się do wstępu, że urodził się, umarł i żył. Muszę powiedzieć parę słów o tej postaci. Muszę przede wszystkim pokazać jego związki. Z jednej strony z Charlesem Maurrasem i doktryną polityczną Action Française, z drugiej zaś z tradycyjną społeczną nauką Kościoła, aby ostatecznie pokazać jakby źródła ideowe jego najważniejszej pracy, którą też będę Państwu pokazywał. Potem następnie powiem, co się jakby walkę Jeana Husseta z modernizmem katolickim i z różnego rodzaju nurtami liberalnymi, lewicowymi, marksistowskimi we Francji, które w okresie powojennym nad Francją zaczęły panować. No i wreszcie na koniec podsumujemy sobie życie i dzieło tej osoby. Zapowiem również Państwu nowe książki Jeana Husseta, które się właśnie ukażą niedługo w języku polskim. Zresztą ci z Państwa, którzy nie obejrzą tego programu od razu, kiedy on trafi do mediów społecznościowych, to być może, że te książki już będą wydane i będzie ten program w takiej sytuacji dla Was zachętą, żeby po te prace sięgnąć, kupić je, czy też wypożyczyć w bibliotece po to, aby pogłębić swoją
dla tych, którzy są tylko zainteresowani wiedzą o historii Francji i o prawicowej i konserwatywnej myśli politycznej, a dla tych, którzy z Państwa poglądami tymi się zgadzają, aby swoje poglądy utwierdzić i lepiej ugruntować. Zacznijmy w takiej sytuacji od części pierwszej, czyli od przedstawienia biografii. Jean Houssaint, jak wspomniałem, urodził się w roku 1914. Urodził się na prowincji i tam też się wychował. Rzeczą charakterystyczną jest we Francji i zawsze we francuskich biografiach dotyczących myślicieli i polityków XIX i XX wieku jest taki zwyczaj, żeby przedstawiać poglądy ojca, matki, dziadka, pradziadka i tak dalej. Jest taki francuski zwyczaj. To nie jest zresztą zwyczaj przypadkowy, dlatego że we Francji zwykle poglądy mają charakter, no co tu dużo mówić, dziedziczny. To znaczy poglądy katolicko-konserwatywne zwykle przechodzą z pokolenia na pokolenie, podobnie jak i poglądy liberalno-wolnomularskie, czy też poglądy lewicowe. Dlatego o ile w Polsce na przykład w biogramach się zwykle podaje co najwyżej imię matki i imię ojca, o tyle we Francji zawsze zaczyna się podawanie takich wiadomości biograficznych, takiego CV politycznego od przedstawienia drzewa genealogicznego wraz z jego poglądami politycznymi. Tutaj takie drzewo genealogiczne we wszystkich francuskich źródłach, które czytałem na temat Jeana Housseta, też jest podawane. Ja może nie będę tutaj gdzieś tam do siódmego pokolenia schodził. Wystarczy chyba, że nadmienię, iż rodzina Houssetów była rodziną niezwykle katolicką, tradycjonalistyczną i o tradycyjnie ugruntowanych poglądach monarchistycznych. To jest we Francji ważne, dlatego że oznacza to, że w okresie III Republiki Francuskiej, czyli od, no de facto tam Republika została później ustanowiona, ale de facto się uważa ten okres III Republiki, to jest tak od roku 1870, czyli od obalenia Napoleona III, aż do roku 1940. I jest to, oznacza to, że rodzina Husseta funkcjonuje w opozycji do głównego nurtu ideowo-politycznego w tym czasie, zdecydowanie mającego we Francji przewagę polityczną i cały czas sprawującego nieprzerwanie władzę w okresie III Republiki. Sam Husset wychowany został przede wszystkim przez swoich dziadków. Wynikało to z faktu, że jego rodzice na co dzień mieszkali i pracowali w Paryżu. I pracując ciężko w Paryżu, zdecydowali się swoje dzieci powierzyć właśnie na wychowanie swoim rodzicom, czyli dziadkom. I też dziadkowie ukształtowali jakby no fundamenty światopoglądu zarówno religijnego, jak i politycznego swojego wnuka. Dziadkowie również byli sympatykami katolicko-konserwatywnej narodowej prawicy, sympatyzowali z Action Française i, jak się możemy domyślać, najprawdopodobniej dziennik Action Française dosyć często, jak nie codziennie, gościł w ich domu. Młody Husset został w związku z czym uformowany na tym dzienniku. Dziennik ten właściwie stanowi coś więcej niż tylko dziennik informacyjny, dlatego że poza oczywiście wiadomościami codziennymi zawsze w każdym numerze znajdował się codziennie artykuł wstępny Charlesa Morasa, bardzo często na całą stronę, w którym zwykle Moras przyjmował taką sposób pisania, że przedstawiał jakiś bieżący problem polityczny, aby od szczegółu dojść do ogólnej konstatacji politycznej dotyczącej polityki, ustroju Francji, stosunków państwo-kościół itd. Czyli
od samego początku Ussé wyrósł w takim, bym powiedział, pewnym przekonaniu, że polityka, jak mawiał zresztą sam Charles Maurras, ma charakter eksperymentalny, czyli doświadczalny. Polityka nie polega na wygłaszaniu wielkich wizji ideologicznych, tylko na badaniu szczegółów politycznych i wyprowadzaniu z tego pewnych praw ogólnych dotyczących natury polityki, państwa, władzy, narodu, nacjonalizmu itd. Wiemy następnie z wiadomości pewnych o Ussecie, bo zwykle prawda jest taka, że tego typu wiadomości są skąpe z czasów życia dziecięcego i domu rodzinnego. Spośród wiadomości pewnych wiemy, że następnie Ussé uczył się w szkole u dominikanów, którzy w ten czas stali na straży ortodoksji nauczania katolickiego, strzegąc przede wszystkim, pamiętajmy, to jest początek, pierwsza połowa XX wieku, początek właściwie, w lata XX wieku, wtedy dominikanie stali na gruncie ortodoksji i obrony jej przed różnego rodzaju herezjami. We Francji mamy kilka takich herezji, przede wszystkim związanych po pierwsze z herezją modernizmu, prawda, i całym sporem o modernizm, a z drugiej strony w roku 1910 potępienie Sionu przez Piusa X, czyli późniejszej chrześcijańskiej demokracji. Dlatego też tutaj fakt, że nauki pierwsze swoje pobierał u dominikanów, na pewno są świadectwem tego, że otrzymał formację katolicką w najbardziej tradycyjnym i ortodoksyjnym rozumieniu tego terminu. Ponieważ rodzina, jak wspomniałem, Usseta nie była zamożna, a jego rodzice chcąc nie chcąc musieli pracować w Paryżu, również sam Jean Ussé szybko rozpoczyna pracę zawodową, którą prowadzi obok procesu edukacyjnego swojego. Pracuje, ojciec znajduje mu pracę w charakterze, oj, powiem szczerze Państwu, miałem dość długi kłopot i się sporo zastanawiałem, jak nazwać taki zawód, no bo to są niestety zawody już w tej chwili wymierające albo i wymarłe, a mianowicie pracował w zakładzie, w którym wyrabiano czapki. Dlatego długo się zastanawiałem, jak się nazywa w języku polskim jeszcze taki zawód. Po długich analizach, również z użyciem Google, dowiedziałem się, że jest taki zawód, że był właściwie, bo dzisiaj już go nie ma, a mianowicie kapelusznik. Także można powiedzieć, że Jean Ussé pracował jako kapelusznik lub też jako modysta, chociaż język polski, na ile się orientuje, nie zna określenia modysta w znaczeniu mężczyzny. Mamy, jak zauważyłem, chyba tylko modystkę. Także był takim kapelusznikiem czy modystą. Mnie się słowo modysta, mówiąc szczerze, bardziej podoba. Kapelusznik tak właśnie brzmi dosyć staroświecko. W tym czasie równocześnie pasjonują go sztuki piękne i wiemy, że wyjeżdża w celu kontynuowania swoich studiów i zainteresowań artystycznych do Bordeaux. Bordeaux, czyli miasta nie największego we Francji, bo przecież są większe, zaczynając od Paryża, Lyonu czy Marsylii, miasta portowego, które z pewnością w ówczesnej Francji nie stanowi jakiegoś centrum życia intelektualnego. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, we Francji tej epoki, a chyba w ogóle we Francji po dzień dzisiejszy, tak właściwie jedynym centrum życia intelektualnego i kulturowego zawsze był, jest i mam nadzieję, że będzie Paryż. W czasie studiów w Bordeaux pracuje cały czas właśnie dalej jako kapelusznik łamany na modysta. Był to dla niego ciekawy okres doświadczeń. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze kontynuuje, no można powiedzieć, swoją formację katolicką. Działa w takiej grupie katolików świeckich,
kierowanych i nadzorowanych przez ojca Szulota, właśnie w duchu katolicko-tradycyjnym, a z drugiej strony, ponieważ pracuje jako robotnik fizyczny, czy jako urzemieślnika fizycznie pracuje, spotyka się z innymi robotnikami i jest to dla niego również doświadczenie ważne i interesujące, a mianowicie dlatego, że spotyka się wtedy z agitacją komunistyczną. Tyle wiemy z oficjalnych źródeł. Ja osobiście przypuszczam, że w tym czasie to jest nie tylko spotkania z agitacją komunistyczną. Myślę, że są to również mniej lub bardziej pogłębione studia nad Marksem i marksizmem, a wnioskuję to stąd, że późniejsze jego analizy dotyczące marksizmu są naprawdę bardzo fachowe i świadczące o tym, że jakby znał i wiedział, o co w tym marksizmie chodzi, nie ograniczając się, jak to często się niestety na prawicy zdarza, do kilku haseł i kilku formułek, czyli można powiedzieć do takich stereotypów na temat marksizmu. Jego analiza marksizmu, które potem przeprowadzał w późniejszych latach, świadczą naprawdę o gruntownym zrozumieniu tej doktryny. Aczkolwiek, to od razu podkreślmy, Husse nigdy w swoim życiu nie przeszedł w żadnym momencie przez jakąś fascynację, sympatię do marksizmu czy do lewicowości. Można powiedzieć, że Husse nigdy nie przeszedł tego, co czasami się nazywa młodzieńczą chorobą lewicowości. Zawsze był katolikiem, tradycjonalistą, nacjonalistą francuskim i nawet w okresie młodości nic nie wiemy, aby przeżył jakiś taki okres, prawda, rewolucyjnego buntu i naporu. W 1939 roku, kiedy ma lat 25, a więc jest jeszcze cały czas młodym człowiekiem, po raz pierwszy spotyka i poznaje osobiście Charlesa Maurrasa. Dzieje się to w czasie wizyty Charlesa Maurrasa właśnie w Bordeaux, na jednym ze spotkań z tym wybitnym publicystą i myślicielem politycznym. Chyba został dopuszczony do bliższej komitywy z Maurrasem w czasie tego spotkania, dlatego że miał z nim okazję osobiście rozmawiać. Pamiętając zaś, że Charles Maurras był prawie głuchy, zresztą w literaturze często spotyka się określenia, że był niesłyszący, to nie jest prawdą, był bardzo słabo słyszący i wszyscy ci, którzy go znali osobiście, twierdzą, że jeśli stało się koło niego bardzo blisko i mówiło głośno, to słyszał. Wiemy, że Charles Maurras właśnie taką rozmowę odbył z Jeanem Hussetem, co świadczy o tym, że spotkanie było nie tylko publiczne, ale również potem gdzieś prywatne. Jak się zdaje, młody Jean Husse zrobił na Maurrasie dość duże wrażenie, dlatego że wspomniał jego nazwisko w artykule w Action Française opisującym swój pobyt w Bordeaux, prawda, tam spotkania właśnie publiczne z aktywem, nazwijmy to narodowo-konserwatywnym i tak dalej. Także to świadczy o tym, że jakby od samego początku Charles Maurras zwrócił na to uwagę. To jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że Maurras miał taki cudowny talent, a mianowicie wystarczy, że na kogoś spojrzał, zamienił kilka zdań i już wiedział, czy w tą osobę warto inwestować. To jest cudowny dar, szczególnie dla kogoś, kto jest liderem polityczno-ideowym i dlatego bardzo często się dziwiono, że Charles Maurras na przykład wpuszczał na łamy Action Française jakieś osoby mające, nie wiem, 20 lat i dawał im na przykład cotygodniowe rubryki. Ale to po prostu wynikało z tego daru i rzeczywiście Charles Maurras również w tym wypadku możemy powiedzieć, że się nie pomylił. Sam Jean Husse jednakże do Action Française nigdy nie należał. Nie należał z bardzo prostego powodu, a mianowicie przed spotkaniem z Charlesem Maurrasem organizacja została już wcześniej rozwiązana przez rząd Frontu Ludowego jako, nazwijmy w cudzysłowie, faszyzująca. A stało się to
po wydarzeniach w czasie pogrzebu jednego z czołowych działaczy, publicystów i historyków Action Française, mianowicie Jacques'a Bainvillea. Po jego pogrzebie grupa osób biorących w tej uroczystości udział gdzieś tam obrzuciła kamieniami samochód premiera Leona Bluma. I no, mimo że te osoby nie należały do Action Française, żadna z nich, no to na tej podstawie Action Française została zdelegalizowana. Dlatego więc USSE nie był nigdy członkiem tej organizacji i Action Française istniała wtedy, kiedy poznał Morasa, jako taka, bym powiedział, pewne środowisko ideowo, polityczno, dziennikarsko, intelektualne, a nie jako organizacja. Zresztą rok później, po poznaniu Charlesa Morasa w 1940 roku, Jean USSE jest wzięty do wojska. Wybucha bowiem w 1939, ale tak na całego w 1940 wojna francusko-niemiecka. USSE odznacza się w czasie wojny, dostaje Croix de Guerre, czyli krzyż wojenny. Mimo to niestety dostaje się do niemieckiej niewoli. W tej niemieckiej niewoli przebywa do roku 1942, kiedy z niej wychodzi. Ktoś mógłby się zdziwić, w jaki sposób wychodzi. Bardzo prosto. To znaczy, nie jest to związane z żadnym, nie wiem, programem tajnej współpracy, lojalnych czy czegoś tam. Mianowicie było to pokłosie porozumienia pomiędzy III Rzeszą a państwem francuskim Vichy Filipa Petena, w wyniku którego to porozumienia część francuskich jeńców była stopniowo zwalniana do domów w zamian za kontyngenty robotników francuskich, które przyjeżdżały do pracy do Niemiec. To nie byli robotnicy przymusowi, oni tam normalnie dostawali pieniądze. A chętnych było całkiem sporo, dlatego że po klęsce Francji i po utracie jej rynków zbytu różnych i zniszczeniu wielu obiektów przemysłowych we Francji była cała armia bezrobotnych. Dlatego też praca u Niemca była jakąś za zapłatą, była jakimś pomysłem na rozwiązanie problemów bytowych własnych i rodziny. I w zamian za jeden z takich kontyngentów właśnie zwolniono iluś tam jeńców wojennych, w tym właśnie Jeana Usseta. Po zwolnieniu z obozu niewoli USSE wraca do Francji i natychmiast wiąże się z rządem, z państwem francuskim Vichy marszałka Filipa Petena. Angażuje się przede wszystkim w pracę nad Legionem Francuskich Kombatantów. To była taka organizacja paramilitarna, za pomocą której rząd Vichy próbował, no, nie mając możliwości powiększania swoich sił zbrojnych, to przynajmniej próbował powiększyć liczbę rekrutów, których w razie czego można byłoby powołać do walki. I USSE bierze w tym udział. Pracuje w administracji tegoż legionu, zajmując się pracą organizacyjną na rzecz jego stworzenia. To się zresztą długo, ten Legion nie przetrwa, dlatego że wraca w roku 1942 i zaraz niedługo państwo Vichy zostaje skasowane przez Niemców, którzy zbrojnie je zajmują. Jako ciekawostkę warto podać, że w czasie swojej pracy właśnie w Legionie Francuskich Kombatantów poznaje François Mitterranda, przyszłego prezydenta Francji, prezydenta wybranego jako kandydat socjalistów. Warto nadmienić, że François Mitterrand, o czym jest specjalna książka autora Pierre'a Péana o François Mitterrandzie w latach 1934-1947. François Mitterrand wtedy jest związany z nacjonalistyczną prawicą. W 1934 roku bierze udział w ulicznych zamieszkach po stronie prawicowej.
W okresie Vichy również jest petenistą i jakby no koleżeństwo, nie tylko polityczne, ale również prywatne z François Mitterrandem wcale nie było takie dziwne, jak może się nam wydawać. Co więcej, wielu francuskich takich ideowych lewicowców twierdzi, że François Mitterrand nigdy nie był tak naprawdę socjalistą. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, w sumie bardzo trafne, że François Mitterrand przez lata był kandydatem Partii Socjalistycznej na prezydenta, był prezydentem z ramienia Partii Socjalistycznej, ale nigdy nie był socjalistą. Zresztą najlepszym dowodem na to chyba jest fakt, że jego socjalizm całe życie był udawany, że całe jakby takie dorosłe, późniejsze życie był udawany. Fakt, że kiedy był prezydentem Republiki Francuskiej, został przyłapany gdzieś tam późnym wieczorem czy w nocy na cmentarzu, kiedy poszedł złożyć po cichu kwiatki marszałkowi Pétainowi. Więc François Mitterrand tak naprawdę był nacjonalistą i człowiekiem prawicy, który dla kariery politycznej, powiedzmy sobie to szczerze, został socjalistą. To troszeczkę odwrotnie niż Benito Mussolini, który z kolei całe życie był socjalistą, a dla kariery został faszystą i włoskim nacjonalistą. Ale to oczywiście taka dykresja zupełnie na uboczu, ciekawostka, prawda, dotycząca właśnie tej znajomości Jeana Husseta z François Mitterrand. W czasie wojny, jeszcze już po likwidacji państwa Vichy, Jean Husset publikuje swoje dwie pierwsze książki. Histoire et génie de la France, czyli historia i geniusz, duch Francji w roku 1943 oraz Fondement d'une doctrine z roku 1944, czyli fundamenty doktryny, czy też jak to woli, fundamenty doktrynalne. Po wyzwoleniu tak zwanym, czyli zajęciu Francji przez aliantów i objęciu władzy przez Charlesa de Gaulle'a, wespół zresztą z komunistami, we Francji rozpętuje się polowanie na wszystkich autentycznych i domniemanych kolaborantów, czyli tak zwany proces épuration, oczyszczania. Jean Husset, mimo że był zaangażowany w Legion Francuskich Kombatantów, nie został objęty żadnymi represjami, a przynajmniej żadnymi poważnymi, ponieważ nic w literaturze na ten temat nie znalazłem, ale był tymi represjami z pewnością wstrząśnięty. Dlaczego? Dlatego, że choćby jego ideowy mistrz, Charles Maurras, został skazany na karę dożywotniego więzienia za, bardzo dziwna formuła, kolaborację intelektualną z wrogiem, to znaczy przede wszystkim za swoje artykuły prasowe, w których popierał marszałka Pétaina i krytykował alianckie bombardowania we Francji, w których zginęło przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy ducha winnych Francuzów. Po drugie, épuration de facto oznaczało likwidację całej francuskiej tradycyjnej i konserwatywnej i narodowej prawicy pod pretekstem kolaboracji z III Rzeszą, gdzie rzeczywiście niektóre przypadki, za które ludzi sądzono, były zupełnie kuriozalne. Nawet można było być sądzonym za pokrewieństwo z kolaborantem i takie przypadki również się zdarzały. Wspomnę tutaj Maurice'a Bardesza, który się w ogóle polityką nie zajmował. Był nękany za pokrewieństwo jednym ze znanych kolaborantów. No i wtedy, kiedy wreszcie wyszedł z więzienia, to rzeczywiście już się polityką zaczął interesować i broniąc tam, prawda, poglądów, za które był represjonowany, ostatecznie został, co ciekawe, francuskim faszystą. Ale wróćmy sobie do naszego Husseta. Husset, widząc proces épuration, jest tym procesem zdecydowanie przerażony. Dlaczego? Dlatego, że widzi, iż cała francuska tradycyjna i konserwatywna i katolicka prawica jest tak naprawdę fizycznie likwidowana. Zapełnia więzienia,
ewentualnie jest całkowicie wymiatana z życia publicznego przez golistów i komunistów równocześnie. Zresztą, jak sobie spojrzymy na przykład na proces Charlesa Morasa, to pośród argumentów, zarzutów na przykład, które Charlesowi Morasowi postawiono, oficjalnym jednym z zarzutów było to, że wspierał przed wojną kapitalizm. Także to świadczy o tym, no, jaka kolaboracja nawet, prawda, mogła przyjmować formy, a świadczące po prostu o tym, że miała ona bardzo wyraźny posmak polityczny i ideologiczny. Dlatego też w 1946 roku Jean Housset tworzy swoją, bym powiedział, najważniejszy swój pomysł organizacyjny życia, czyli tak zwane Cité Catholique. Cité Catholique, myślę, że nazwa chyba pochodzi od cywilizacji katolickiej, prawda? Jest to znane pojęcie, szczególnie w języku włoskim, Civita Cattolica. Pojęcie, które się ówcześnie wszystkim ludziom kojarzyło z katolickim tradycjonalizmem. Samo Cité Catholique zawsze było przede wszystkim zwrócone do elit intelektualnych. Housset miał taką myśl, z którą ja osobiście, powiem szczerze, nie bardzo się zgadzam, ale która zawsze u niego była tą myślą przewodnią. Myśl, nazwijmy to w ten sposób, jednego tysiąca. To znaczy myśl, że trzeba wykształcić i wychować 1000 aktywistów katolicko-konserwatywno-narodowych i następnie ta 1000-osobowa elita musi, jak to mawia lewica potem w latach 60., przejść przez instytucje. I że właśnie trzeba skupić się przede wszystkim na wychowaniu tego tysiąca. Ja się z tą ideą osobiście aż tak bardzo nie zgadzam, ponieważ uważam, że w czasach demokracji, społeczeństwa masowego, no, liczy się nie tylko ten tysiąc, ale gdzieś tam, prawda, przechodzący przez instytucje, ale również liczy się przede wszystkim, no, propagandę, kształtowanie opinii publicznej. Housset uważał, że elita jest najważniejsza, okej. Taki miał pogląd w tej kwestii i zajmował się właśnie wychowaniem tego tysiąca. W tym celu powstały różnego rodzaju struktury Cité Catholique. Organizacja, byśmy dzisiaj powiedzieli, organizacja bez organizacji, z bardzo luźną strukturą, z różnego rodzaju lokalnymi komórkami, ze sobą luźno współpracującymi. Miało to tą zaletę, że w razie jakichś lewicowych represji trudno tutaj, no, wyłapać, prawda, centrum decyzyjne i unieszkodliwić organizację, dlatego że nie posiada ona takiej stałej struktury. Organizacja przede wszystkim ukształtowała się wokół czasopisma Verb, czyli słowo, gdzie w Housset skupia wszystkich czołowych, ówczesnych, mogących legalnie funkcjonować w życiu publicznym i dziennikarskim francuskich publicystów i myślicieli o orientacji prawicowej. Spośród takich znanych postaci trzeba wspomnieć przede wszystkim Henri'ego Massisa, znanego jeszcze przedwojennego działacza katolickiego, wspomnianego przeze mnie na początku Jeana Madirana, który też próbował dokonać syntezy pomiędzy katolicyzmem tradycyjnym a doktryną Action Française, oraz wreszcie jakaś postać, która pewnie polskiemu widzowi będzie znana, generał Maxime Weygand, ten sam, który znamy z polskiej historii, stał na czele misji wojskowej francuskiej w 1920 roku nad Wisłą i o którego Piłsudczycy z NDK-ami od 100 lat toczą spór, na ile był on autorem czy współautorem planu kontrofensywy z Nadwieprza, a na ile był nim właśnie generał Rozwadowski, a na ile ewentualnie był nim Józef Piłsudski. Co ciekawe, w literaturze frankofońskiej, której sporo przeczytałem,
Właściwie jak jeden mąż, wszyscy francuscy autorzy piszą, że to generał Weygand był autorem planu, który potem Józef Piłsudski wykonał. No myślę, że aż tak bardzo to nie było, bo tutaj przede wszystkim rola wielka była generała Rozwadowskiego, no ale cóż, każdy ptaszek, jak wiadomo, swój ogonek chwali, więc Francuzi też chwalą swój. Teraz tak, organizacja Usceta, czyli Cité Catholique oraz jego pismo Verbe dosyć gwałtownie zwalczają Czwartą Republikę Francuską, czyli tak naprawdę restaurowaną ze wszystkimi swoimi słabościami, problemami i wadami Trzecią Republikę wraz z tym partyjniactwem, słabą władzą wykonawczą, dominacją wolnomularstwa, antyklerykalizmu i tak dalej. Także jest jakby to pierwszy, można powiedzieć, front, na którym toczy się walka. Drugi front, na którym się toczy walka, no to jest dekolonizacja. Dlatego, że już w latach 50. na francuskiej lewicy, szczególnie pośród komunistów, ale nie tylko, pojawiają się idee dekolonizacji, co z punktu widzenia Francji, no po pierwsze oznaczałoby załamanie się jej imperium, po drugie z punktu widzenia jakby polityki światowej, powszechnie w ten czas na prawicy uważano, że elity polityczne w krajów kolonialnych są na tyle nieliczne i słabo zakorzenione w lokalnych społeczeństwach, mam tutaj na myśli elity polityczne wychowane i wykształcone w sposób europejski, że gwałtowny proces dekolonizacji może zakończyć się w sposób absolutnie nieprzewidywalny i to zaczynając od różnego rodzaju wojen domowych, rzezi i tak dalej, a kończąc na opanowaniu tych państw przez nieliczne, ale bardzo dobrze zdyscyplinowane partie komunistyczne. Szczególne miejsce tutaj w procesach dekolonizacji szybko zajmie problem Algierii. Dlaczego? Dlatego, że Algieria, podobnie jak to dzisiaj jest, nie wiem, z Nową Kaledonią czy wyspami Tahiti, nie była traktowana we Francji jako kolonia, tylko jako departament zamorski, czyli integralna część terytorium francuskiego, a tam właśnie rozpoczyna się wtedy wojna, czy rewolucja, jak to woli, to znaczy Algierczycy zdominowani przez lewicowe ideologicznie siły polityczne, nie tylko komunistów, ale również ich, rozpoczynają no, walkę, jak to się ładnie nazywa, narodowo-wyzwoleńczą. Oprócz tego oczywiście tradycyjny front walki stanowią komuniści. We Francji bardzo silni. Pamiętajmy, że we Francji partia komunistyczna tak zdobywa średnio po 15-20% głosów w wyborach. Jest również krytyka golistów, która no, przede wszystkim wynika z pamięci o całym procesie épuration, czyli oczyszczania Francji z kolaborantów, którą de Gaulle firmował. Po drugie wynika z tego, że de Gaulle obejmie władzę pod hasłami obrony Algierii francuskiej, a potem, jak wiadomo, zdradzi 1,5 miliona Francuzów mieszkających w Algierii i trudną do określenia liczbę Algierczyków, którzy popierali status Departamentu Zamorskiego i nie chcieli niepodległości, służąc w oddziałach francuskich, prawda, walczących z tymi partyzantami i których no, potem jednych i drugich, no, Francuzów po części ewakuowano, po części niestety nie, a jak wiemy, rząd de Gaulle całkowicie pozostawił na łaskę i niełaskę rewolucjonistów algierskich wszystkich tych, którzy z Francją kolaborowali, Algierczyków, których większość została albo wymordowana, albo trafiła do czegoś w rodzaju obozów koncentracyjnych. I tutaj de Gaulle nie zrobił w sprawie tych ludzi kompletnie nic.
Zresztą wszyscy Francuzi też nie zostali ewakuowani. To nawet mówił mi jeden z francuskich historyków, że niestety francuski młode, które nie zdążyły się ewakuować lub nie chciały, niestety w Algierii potem przymusowo na przykład trafiały do domów publicznych dla algierskich żołnierzy jako coś w rodzaju, no nazwijmy to, niewolnic seksualnych. Także tutaj de Gaulle, francuska prawica de Gaulle'owi tego nigdy nie wybaczyła i chyba już nigdy nie wybaczy. Jest pytanie, czy to w ogóle można wybaczyć, i Jean Husset jest jednym z tych, którzy tutaj przeciwko de Gaulle'owi się opowiadają. Szczególnie istotny element Cité Catholique i Pisma Verbe jest to walka z szerzącym się we francuskim kościołem modernizmem katolickim, czy też nazwijmy to neomodernizmem, dlatego że ponieważ modernizm katolicki został jeszcze w encyklice Paschendi potępiony przez Piusa X, to nie odwołując się do pojęć i nazw, do nazwiska Loisiego, czyli tego właśnie no, klasycznego modernisty francuskiego, moderniści francuscy de facto głosili te same idee, tylko że pod innymi nazwami i nie odwołując się do nazwisk potępionych wcześniej, prawda, teologów. I modernizm katolicki, po pierwsze we Francji w tym czasie szerzący się, głosił błędy natury teologicznej, sprowadzając religię katolicką do kwestii indywidualnej i negując jej wymiar społeczny, do różnego rodzaju błędów teologicznych, które potem wypłyną na Soborze Watykańskim II i po Soborze Watykańskim II. No i wreszcie moderniści katolicy głoszą politykę tak zwanego ralliement, po raz kolejny z Republiką Francuską, czyli de facto kapitulacji katolików w swoich poglądach i postawach politycznych przed wymogami republikańskiej, liberalnej demokracji. W tym celu w 1959 roku Jean Husset w celach tych polemicznych wydaje swoją największą i najbardziej znaną książkę, a mianowicie wydaje pracę Pour qu'il règne, aby on królował, którą pokażę Państwu później, bo mam tutaj pod różnymi książkami i pokażę tą książkę wtedy, kiedy będę ją omawiał. Praca została potraktowana jako wielki manifest tradycyjnego katolicyzmu, a również tradycyjnego konserwatyzmu i próba odnowienia myśli Charlesa Maurrasa w duchu katolickim. Warto zwrócić uwagę, że wstęp do wydania tej pracy napisał ówczesny arcybiskup Dakaru, a mianowicie Marcel Lefebvre, który był jednym z nielicznych członków francuskiego episkopatu, który zdecydował się publicznie udzielić tej książce wsparcia. Książka została bowiem i samo środowisko Cité Catholique zostało gwałtownie zaatakowane właściwie ze wszystkich kierunków. To znaczy, w naturalny sposób zostało zaatakowane przez prasę liberalno-lewicową. Od komunistów gdzieś tam po golistów, dlatego że no, teza o państwie katolickim, a taka teza wyłania się z tej pracy, była nie do przyjęcia właściwie dla wszystkich dominujących nurtów na ówczesnej francuskiej scenie politycznej, czy to mowa o liberałach, golistach, czy komunistach, czy socjalistach. Pracę określano w tej literaturze mianem, takie znalazłem określenia, integrystycznej, narodowo-katolickiej, co ciekawe, już wtedy, na przełomie lat 50. i 60. określenie narodowo-katolicki we Francji traktowano jako przymiotnik negatywny, lub też znalazłem też określenie neopetenistyczna, chociaż jako bym powiedział, że państwo Vichy jakkolwiek odwoływało się do katolicyzmu społecznego, to bez przesady jakieś sklerykalizowane przecież nie było. Do tego rozpętano całą
kampanię przeciwko czasopismu Verb z tego powodu, że po pierwsze, dla lewicy straszna rzecz i dla modernistów katolickich, czasopismo wspierało prowadzenie wojny o Algierię francuską. Po drugie, wyciągnięto, że jeden ze współpracowników czasopisma, gdzieś tam w jakimś innym czasopiśmie, operując argumentami ze świętego Tomasza z Akwinu, uznał prawomocność używania tortur w stosunku do algierskich rebeliantów po to, aby wymusić od nich zeznania, na przykład dotyczące, gdzie są przetrzymywani francuscy jeńcy, czy też francuska ludność cywilna uprowadzona przez Algierczyków. No ta sprawa, że tak powiem, wzbudziła wielką kontrowersję i wielką awanturę, która była zresztą o tyle nie bezcelowa, że jakby no na, tekst nie ukazał się na łamach czasownika, czasopisma Verb, tylko został napisany przez jednego z jego współpracowników, zresztą piszącego pod pseudonimem. Do obrońców Cité Catholique i Verb należy w tym czasie zaliczyć. Po pierwsze, katolicką i prawicową opinię publiczną na czele z walczącym po stronie Husseta, wspomnianym przeze mnie wcześniej, Jeanem Madiranem, francuski sztab generalny i generalicja, które, mówiąc znaną formułą Clemenceau, po prostu prowadziła wojnę, a niestety wojny prowadzone przeciwko partyzantom zwykle są wojnami prowadzonymi z obydwu stron w sposób niezgodny z konwencjami haskimi. No i wreszcie ostatnią taką znaczącą osobą, która za czasopismem Verb i za Cité Catholique się ujęła, był wspomniany już wcześniej arcybiskup Marcel Lefebvre. Po zdradzie sprawy Algierii francuskiej przez Charlesa de Gaulle'a, który doszedł do władzy pod hasłami obrony Algierii katolickiej, po czym ją sprzedał, wiemy, że Husse miał jakieś mniej lub bardziej oczywiste kontakty z działaczami OAS, czyli Organisation d'Armée Secrète, która tam organizowała zamachy na de Gaulle'a, oraz osobiście z kierującą organizacją generałem Salanem. Na czym te kontakty polegały i znajomości? No to cóż, tak jak to w tego typu sprawach było i bywa, nie są one do końca znane i do końca jasne. Wiemy w każdym razie, że prokuratora nigdy żadnym działaczom Cité Catholique żadnych oskarżeń w tej kwestii nie postawiła. To zresztą byłoby, to jest o tyle zresztą nie dziwne, że była to organizacja przede wszystkim intelektualna, a nie zajmująca się czynnie jakąś działalnością polityczną, a już tym bardziej organizowaniem, nie wiem, zamachów na de Gaulle'a, prawda? W 1963 roku w Cité Catholique zmieniła nazwę na bardzo skomplikowaną nazwę, a mianowicie Office International des œuvres de formation civique et d'action doctrinale selon le droit naturel et chrétien. Czyli Biuro Międzynarodowe Dzieł formacyjnych obywatelskich i akcji doktrynalnej zgodnej z prawem naturalnym i chrześcijańskim. Przyznacie Państwo, że trudno sobie znaleźć nazwę bardziej niewygodną do posługiwania się nią. Szczerze mówiąc, nie rozumiem zmiany tej nazwy, no ale cóż, założyciele organizacji i jej kierownictwo mają to do siebie, że mogą nazwę zmienić. W każdym razie nazwa ta jako zbyt trudna oczywiście się nie przyjęła i struktura cały czas w literaturze, w publicystyce była określana jako Cité Catholique. Powiem Państwu do tego stopnia, że dopiero przygotowując ten właśnie wykład dzisiejszy i studiując życiorys właśnie Jeana Husseta, w ogóle się dowiedziałem, że do takiej zmiany doszło,
ponieważ w literaturze francuskiej cały czas organizacja ta i po, przed 63 i po 63 figuruje jako Cité Catholique, tak jest nazywana. I ja myślę, że wielu francuskich konserwatywnych katolików, nacjonalistów, morasistów i tak dalej, nawet nie jest świadoma tego, że taka nazwa funkcjonowała, ponieważ w tak zwanym obrocie powszechnym, prasowo-medialnym nigdy się ta nazwa nie przyjęła i zawsze pozostała jako Cité Catholique. Bardziej udana była zmiana nazwy czasopisma z verb na permanence, czyli na, jakbyśmy powiedzieli, na to, co wieczne, to, co trwałe, godne zachowania. Ta nazwa się zmieniła i tu rzeczywiście ta nazwa się przyjęła. Warto zwrócić uwagę, że no już ta, pod tą nową nazwą, ja będę używał Cité Catholique, ponieważ nie jestem w stanie tamtej zapamiętać i wypowiedzieć, a nie ma sensu, żebym za każdym razem zaglądał i ją czytał. Od roku następnego, od 1964, Cité Catholique zaczęła organizować w Szwajcarii coroczne zjazdy formacyjno-intelektualno-szkoleniowe dla katolickich konserwatystów. Mówi się o nich często w literaturze jako coroczne zjazdy w Lozannie, co jest do końca niesłuszne, dlatego że one zawsze się odbywały w Lozannie lub okolicach Lozanny, no ale tak się przyjęło we francuskiej literaturze, że są to zjazdy w Lozannie. Zjazdy te trwały co roku od roku 64 do 77, czyli 14 lat, więc należy domniemywać, że było ich też 14. I w tych zjazdach brała udział cała czołówka frankofońskiej europejskiej prawicy. Mówię frankofońskiej, bo nie tylko Francuzi tutaj brali w nich udział, ale również Belgowie czy Szwajcarzy. Kto tutaj brał udział? Spośród znanych postaci, na przykład Arnaud de Lacy, autor książek na temat wolnomularstwa, które są tłumaczone i wydawane również w języku polskim. Przynajmniej gdzieś sam w domu posiadam dwa wydania książki na temat wolnomularstwa. Ale ponieważ ta książka jest dostępna, więc nie będę ich Państwu pokazywał, pokażę tutaj całą masę nieznanych zupełnie w Polsce broszur Arnauda de Lacisa. Na przykład mamy tutaj Doktryna społeczna Kościoła w aktualnym kryzysie doktrynalnym. Tutaj mamy Arnauda de Lacisa książeczkę Filozofia rewolucji i praw człowieka. Tutaj Lacy wraz z Michelem Bergerem wydał książkę Elementarna wiedza o demokracji. A tutaj już samodzielnie Elementarna wiedza o liberalizmie katolickim. Tych broszur oczywiście Lacisa jest znacznie więcej. Ja pokazałem te, które po prostu przypadkowo akurat posiadam w domu. Poza Lacisem w udział bierze też wspominany przeze mnie wcześniej Jean Madira. No, pokażę oczywiście również książki, które mam w domu. Mam zresztą więcej, ale pokazuję te, które uważam za najważniejsze, a mianowicie dwie demokracje Jeana Madirana, czy też Republika Panteonu, wyjaśnienie istoty francuskiej polityki. Także to są prace Madirana. Madiran napisał zresztą bardzo dużo właśnie takich małych prac. Ja pokazałem te nieprzypadkowo, dlatego że są to prace chyba największe. No właśnie Madiran w odróżnieniu od Usseta pisał dużo, ale takich różnych małych broszur i bardzo dużo artykułów prasowych. Następnie do Lozanny przyjeżdża również Gustave Thibon, znany, bardzo ciekawy francuski myśliciel tomistyczny, co ciekawe bez żadnego formalnego wykształcenia, autor przynajmniej kilkunastu książek na temat filozofii Arystotelesa i świętego Tomasza z Akwinu, na co dzień rolnik. Prawda? Niestety nie jestem w stanie pokazać żadnej z tych prac, ponieważ wszystkie mam tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, więc laptopa nie będę tutaj otwierał i zamykał, żeby się pochwalić plikami w PDF-ach. Przyjeżdżają również inni znani działacze. Louis Saleron,
Jean de Fabregue to jest ciekawy myśliciel, działacz przedwojennej grupy rozłamowej z Action Française, tak zwanej Jeune Droite, młodej prawicy, który po wojnie stał się historykiem ruchu nacjonalistycznego w okresie międzywojennym. Sam zresztą korzystałem z jego książek, pisząc tam jakiś artykuł właśnie o młodej prawicy i o, nazwijmy to w ten sposób, rewolucyjno-konserwatywnym nurcie lat 30. we Francji. Następnie również znany publicysta Marcel Clément, ale niestety nie mam żadnej jego pracy do pokazania, pochodzący z Belgii, Marcel Decort, tutaj mam jego książkę Człowiek przeciwko samemu sobie, zresztą z wstępem Jeana Madirana. No i wreszcie, moim zdaniem, najważniejsza tutaj z postaci, to znaczy szwajcarski, ale frankofoński myśliciel Gonzague de Reynaud. Tutaj mam wybór pism Gonzaga de Reynaud. To jest wybór, bo napisał bardzo dużo prac. Ja, mówiąc szczerze, jestem pod największym wrażeniem jego książki poświęconej francuskiemu klasycyzmowi w XVII wieku, zarówno w literaturze, filozofii, teologii, architekturze i tak dalej. Znakomita książka na temat, ojej, jakby to powiedzieć, francuskiej idei porządku. Tam jest cały bym powiedział, istota, esencja francuskości wyrażona. Wspaniała książka, którą gdzieś tam mam, ale już też nie będę pokazywał. No i prawda, w sumie w tych imprezach uczestniczyło rokrocznie od kilkuset nawet do 3000 uczestników. Więc były to imprezy w znacznej mierze na świeżym powietrzu przy takiej ilości uczestników, prawda? Także były to, no, takie bym powiedział, jarmarki myśli prawicowej, tak. Mam tutaj na myśli jarmark w znaczeniu średniowiecznym, a nie w znaczeniu jakiegoś takiego, prawda, handlu starociami. Czyli tam takie, prawda, wielkie festiwale, można powiedzieć, prawicowe. Od roku 68 Jean Husset aktywnie angażuje się w walkę z tak zwanym gauchyzmem. Gauchyzm od francuskiego gauche, lewica, trzeba by na język polski przetłumaczyć jako lewactwo. To jest nurt, którym zbiorczo określa się wszystkie nurty kontestacji roku 68. maja 68 roku we Francji. Gauchyzm jest, czasami się go bardzo błędnie sprowadza do marksizmu. Do marksizmu go sprowadzali po pierwsze rządzący wówczas we Francji goliści, którzy traktowali wydarzenia z maja 68 roku jako rodzaj rewolty komunistycznej. Podobnie gauchyzm oceniała, z tego co tam czytałem, bo już sam nie pamiętam, propaganda komunistyczna w bloku wschodnim, ale to wcale nie jest prawda, dlatego że gauchyzm francuski z maja 68 roku był równie krytycznie nastawiony jak do rządów de Gaulle'a i kapitalizmu, do Związku Radzieckiego i do miejscowej partii komunistycznej. Dlatego że gauchyzm protestował przeciwko wszystkim tradycyjnym strukturom i hierarchiom i przeciwko biurokracji. Dlatego że rozpoczął się od protestów uniwersyteckich przeciwko zarządzeniom, nazwijmy to, biurokracji uniwersyteckiej, czyli rektorów i dziekanów. I przeistoczył się w taki, można powiedzieć, lewicowym językiem bunt przeciwko strukturze. Dlatego też gauchyści wcale nie popierali komunistów, ponieważ traktowali partię komunistyczną francuską jako jeden z taką klasyczną, zbiurokratyzowaną partię, całkowicie oderwaną od ludu, co zresztą po części było prawdą. Dlatego gauchyzm stanowił konglomerat bardzo luźny najróżniejszych poglądów. Maoistów, trockistów, anarchistów, freudystów i tak dalej. To jest zupełnie luźny amalgamat, gdzie trudno byłoby znaleźć jakąś jedną ideę, bym powiedział, pozytywną, przewodnią. Bo krytycznych to było masa, ale taką pozytywną, która łączyłaby wszystkich, to byłoby ciężko. Poza jakimś takim ogólnym hasłem emancypacji i wyzwolenia.
Zresztą tutaj warto zwrócić uwagę, że Jean Husset napisał na temat tego goszyzmu i opublikował szybciutko książeczkę pod tytułem Marksizm i rewolucja, która niedługo ukaże się w języku polskim, a ci z Państwa, którzy będą ten program oglądali za jakiś czas, to pewnie już ta książka w języku polskim będzie. Miałem przyjemność dla Fundacji Andegawenum być recenzentem tej książki, dlatego zdecyduję się przeczytać fragment mojej recenzji, w której no, zawarłem jakby swoją ocenę. A mianowicie napisałem tak. Jean Husset, interpretując marksistowskie hasła, pisma i idee protestujących, dostrzega, że jest to marksizm mocno odmienny od tradycyjnego. Pamiętajmy zresztą, a propos, ja wspomniałem o tym, że w swojej młodości właśnie zetknął się jako kapelusznik z marksistami i wiedział, o czym mówi. W swojej książce wielokrotnie zwraca on uwagę na występujący w marksizmie 68 roku czynnik ruchu, permanentnej zmiany, negacji wszelkich pojęć tradycyjnych, także i marksistowskich. Cokolwiek byśmy nie myśleli o marksizmie, to wyrastał on z nowożytnej tradycji, w której myśl oparta jest na ścisłych pojęciach. Klasa, wartość dodatkowa, materializm historyczny, baza, nadbudowa, ideologia, świadomość, etc. Tymczasem, zauważa Husset, protestujący rozmywają wszelkie pojęcia, czynią je nieścisłymi i relatywny. Autor Marksizmu i rewolucji dostrzega to zjawisko, lecz nie umie go jeszcze w 1970 roku, wtedy kiedy ta książka się ukazuje, nazwać, zwracając co najwyżej uwagę na podobieństwa do tak zwanej filozofii życia, na przykład do myśli Henri'ego Bergsona. Gdyby Husset napisał swoją książkę kilka lat później, to wiedziałby, że jego intuicja była dobra, ponieważ wyłaniający się z buntu 1968 roku postmodernizm sięgnie przede wszystkim po filozofię Friedricha Nietzschego i Martina Heideggera. Byli to dwaj filozofowie, domagający się, jak to ujął drugi z nich, połączenia kategorii bytu z kategorią czasu. Stąd też w postmodernizmie wszystko stało się czasowe, historyczne i relatywne. Marx stopniowo został odłożony na półkę, a w roli najważniejszych autorytetów wystąpili Nietzsche i Heidegger ze swoją wizją świata w permanentnej zmianie. Dlatego książkę tę oceniam niezwykle wysoko pod względem analitycznym. Jej autorowi udało się wyjść poza schematy swojej epoki i dostrzec wyłaniające się z tej rewolty kontury filozofii postmodernistycznej, choć sam jeszcze nie znał i nie mógł znać tego terminu. Także to jest moja ocena tej książki. Uważam, że jest świetna i każdy, kto chce zrozumieć goszyzm francuski i zobaczyć jakby instatu nascendi przez obserwatora, kształtowanie się i wyłanianie się filozofii postmodernistycznej, powinien zdecydowanie po tą książkę sięgnąć. Dodajmy również, że Husset walczy z goszyzmem, czy z odmianą goszyzmu infiltrującą w tym czasie Kościół katolicki. Są to nurty wyłaniające się z Soboru Watykańskiego II, z czegoś, co nazwano niejasno duchem Soboru Watykańskiego II. Duch miało to zaletę, że można było tam wsadzić różne nauki i teorie, które w dokumentach soborowych nawet nie znajdowały oparcia jako duch soborowy. Husset krytykuje ten duch soborowy wprost, mając, co tu dużo mówić, dość poważny problem z krytyką samego Soboru Watykańskiego II, jak i z wynikłą ze zmian posoborowych wprowadzeniem nowej liturgii,
no, liturgii tak zwanego nomu, czyli nowego porządku mszy, w językach narodowych z kapłanem odwróconym tyłem do Chrystusa, a przodem do ludu. Warto zwrócić uwagę, że Ussé nigdy się właściwie publicznie nie wypowiedział w kwestii i mszy, i samych zmian soborowych. Dlaczego? Odpowiedź chyba jest prosta. Jeśli się jest monarchistą, w pracy o panowaniu Chrystusa Króla podkreśla się monarchistyczny element w Kościele w postaci biskupa Rzymu. Jeśli się bardzo mocno podkreśla nieomylność biskupa Rzymu, no to pojawia się problem. Z punktu widzenia katolickiego tradycjonalisty, Kościół zbłądził. Ale jak teraz nieomylny Kościół z papieżem jako monarchą może być skrytykowany przez kogoś, kto sam jest monarchistą i uważa, że wszelka władza pochodzi od Boga, jak mówi święty Paweł, a za nim cała tradycja katolicka. I to jest chyba powód. Obok oczywiście procesów starzenia się, że mniej więcej po połowie lat 70. Ussé zaczyna się wycofywać z życia publicznego. Jego biografie właściwie zaczynają być w tym momencie puste, co robi dalej. Aż do roku 1994, kiedy nagle umiera na wylew w czasie jednej ze swoich ulubionych miejsc spędzania wolnego czasu, a mianowicie wizytowania Luwru. Można powiedzieć, że fakt, iż umarł w Luwrze, jest tu bardzo symptomatyczny, ponieważ umarł ostatni wielki myśliciel popierający katolicką monarchię. Ussé, poza tą książeczką, o których tutaj już była mowa, jest w sumie autorem i współautorem 22 różnych książek. Ja posiadam tylko jedną jeszcze jego pracę, a mianowicie Fondement de la Cité, czyli Fundamenty miasta, no, Civitas, tak trzeba by powiedzieć. Także to jest taka książeczka, ale jak mówię, jest ich więcej. Część z tych książek w języku francuskim jest dostępna online i nie trzeba zamawiać książek w wersji papierowej. Drugą kwestią, którą trzeba omówić zdecydowanie, jest doktryna Action Française, w której Jean Ussé wyrósł i którą postanowił radykalnie schrystianizować, skatolicyzować. Doktryna Action Française zawsze budziła moje zainteresowanie. No to już jak pokazuję różne książki, to pokażę i swoją. Jestem m.in. autorem pracy Nacjonalizm francuski 1886-1940. Większość tej książki poświęcona jest właśnie Action Française i Charlesowi Maurrasowi. I mówię to dlatego, że w Action Française zawsze był pewien problem. Dlatego, że z punktu widzenia ogólnych idei politycznych szkoła Action Française jest tradycyjno-konserwatywna. Charles Maurras jest monarchistą, zwolennikiem monarchii absolutnej i restauracji władzy Bourbonów. Charles Maurras jest zwolennikiem likwidacji parlamentaryzmu i demokracji. Właściwie w swoich wszystkich książkach, a napisał ich 147, niesamowita liczba, to są oczywiście nie tylko książki takie pisane bezpośrednio, ale również zbiory jego felietonów i artykułów. W tych 147 książkach znajdujemy jeden wielki, gigantyczny proces wytoczony demokracji. Demokracja jest krytykowana i parlamentaryzm są krytykowane przez Maurrasa z różnych stron i różnych pozycji przez kilkadziesiąt lat. Dlatego powiedziałbym tak, w sumie istota sprowadza się do tego, że w wyborach powszechnych, mówi Charles Maurras, ogół w ogóle nie wie, nad czym głosuje. Dlatego, że jest poddany propagandzie wyborczej, demagogii różnego rodzaju, kłamstwom, jak to się dzisiaj nazywa, fake newsom.
Wszystkie te kłamstwa powodują, że ludzie nie mają oglądu rzeczywistych spraw politycznych. Co więcej, nie dość, że nie mają oglądu, to zdecydowana większość ludzi w ogóle nic z tego nie rozumie. Nie ogarnia tego. Ja zawsze powtarzam, mówiąc o Charlesie Maurice, w jaki sposób on tłumaczy swój antydemokratyzm w ten sposób. A mianowicie, jeśli potrzebuję naprawić but, idę do szewca. Jeśli potrzebuję kupić chleb, idę do piekarni i do piekarza. Jeśli potrzebuję naprawić kran, idę do hydraulika. A jeśli potrzebuję podjąć decyzję, w jaki sposób zarządzać państwem, jaką prowadzić politykę zagraniczną, to wtedy pytam się suwerennego ludu, złożonego z tych wszystkich ludzi, którzy nie umieją sobie upiec bułki, naprawić kranu i naprawić buta. Innymi słowy, Charles Maurice neguje to, co stanowi jakby istotę myślenia demokratycznego, to znaczy jakąś pierwotną racjonalność suwerennego ludu. Lud jest manipulowany, nie rozumie polityki, kieruje się różnego rodzaju błyskotkami, hasłami, demagogią. Co więcej, jeśli ludzie, niektórzy, rozumieją co nieco z polityki mniej czy więcej, no to z kolei kierują się swoimi interesami personalnymi czy grupowymi. Czyli głosują tam, gdzie jest ich personalna korzyść. I Charles Maurice zadaje takie pytanie. A gdzie jest racja stanu Francji? Gdzie jest, bardziej po polsku, interes narodowy Francji? I odpowiada na pytanie, że takiego interesu narodowego Francji nie ma. Nikt nie zwraca na niego uwagi. Ani partie polityczne parlamentarne, ani ci wyborcy nieświadomi polityki, ani ci świadomi, o co chodzi, a głosujący według swoich partykularnych interesów. Dlatego racja stanu jest nieobecna i stąd Charles Maurice proponował restaurację monarchii absolutnej, katolickiej, antyparlamentarnej i zdecentralizowanej. Przy ten program pozytywny Charlesa Maurice'a oczywiście z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej tradycyjnej nie wzbudza żadnych kontrowersji. Dlatego, że w nauczaniu społecznym Kościół katolicki akceptuje jako równoprawne trzy formy ustrojowe, czyli monarchię, arystokrację i demokrację. Dlatego z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej nie ma wątpliwości, że monarchia absolutna jest ustrojem przez Kościół jak najbardziej akceptowanym i akceptowalnym. Problem u Maurice'a pojawia się zupełnie z czymś innym, a mianowicie z problemem stosunku pomiędzy polityką i religią, państwem a Kościołem i w ogóle, nazwijmy to, wiąże się ze światopoglądem zarówno samego Charlesa Maurice'a, jak i całej czołówki Action Française. Mówiąc czołówka, rozumiem tu trzy najważniejsze osoby i najbardziej reprezentatywne dla tego środowiska, a mianowicie wspomnianego Charlesa Maurice'a, wspomnianego wcześniej Jacques'a Bainvillea, po pogrzebie którego rozwiązano Action Française, i wreszcie trzeciej centralnej postaci, Leona Dodetta. O cóż chodzi? A mianowicie Action Française zrodziła się pod koniec XIX wieku w bardzo specyficznej, ówczesnej atmosferze intelektualnej. W drugiej połowie XIX wieku, nie tylko zresztą we Francji, ale w całej Europie Zachodniej, także na ziemiach polskich, panuje pozytywizm. Panuje pozytywizm, panują nauki Darwina, nauka o ewolucjonizmie Darwina, która jest bardzo chętnie czytana przez nacjonalistów różnych odcieni, nie tylko francuskich, polskich również, włoskich tak samo, niemieckich i tak dalej. W każdym razie, cóż ta nauka darwinowska, dlaczego nas ciekawa dla nacjonalistów? Dlatego, że uczyła ona o tym, że poszczególne gatunki walczą o teren, ziemię, zasoby, pożywienie i tak dalej. I ta teza była przenoszona przez nacjonalistów tamtej epoki do polityki. Uważano, że tak jak w świecie przyrody stada różnego rodzaju zwierząt
walczą o powierzchnię, teren, wpływy, żywność i tak dalej. Podobnie świat polityki wygląda pomiędzy ludźmi, kiedy to różne narody zorganizowane w stada, czyli w państwa narodowe, również prowadzą walkę o przestrzeń, zasoby, kolonie itd., itd. Do tego dochodziła spora szczypta niczanizmu, aczkolwiek tutaj wśród nacjonalistów francuskich niezbyt duża i szybko wyeliminowana. Innymi słowy, był to sposób patrzenia na politykę z perspektywy zupełnie zdechrystianizowanej nauki epoki pozytywizmu. W pismach wczesnych Charlesa Morasa mamy dość dużo elementów, które niektórzy uważali za wprost neopogańskie. Ja bym raczej powiedział, że agnostyczne, z których największe wzburzenie budził słynny fragment, że cztery Ewangelie zostały napisane przez czterech ciemnych Żydów, quatre juifs obscurs, w który to fragment tak naprawdę był, no bym powiedział, wyrwany z kontekstu, dlatego że Charles Maurras pisał o tym, że nie znam innej prawdy katolickiej niż prawda podana przez tradycję katolicką, która mówi, że cztery Ewangelie kanoniczne są czterema prawdziwymi Ewangeliami i że gdyby nie nauka Kościoła, to te Ewangelie stanowiłyby dla mnie tylko i wyłącznie podania czterech ciemnych Żydów. Z tego cytatu bardzo chętnie wyrywano właśnie ten fragment o tych czterech ciemnych Żydach. I pewnie nie wyrywano by go tak ciągle i często, gdyby nie ogólny posmak wczesnej Action Française, który no nie był, powiedzmy sobie szczerze, nie był to nurt katolicki, stąd też tak chętnie się tym cytatem posługiwano. Mimo to, od samego początku Action Française głosiła program ścisłego sojuszu z Kościołem katolickim. Dlaczego? Dlatego, że Action Française rodzi się w czasie afery Dreyfusa. Afery, w której wokół postaci Dreyfusa, w jego linii obrony, nie wnikajmy w to, czy Dreyfus był winny, czy nie, bo to jest dyskusja na bardzo długi, oddzielny program. W skrócie możemy powiedzieć, że w sztabie generalnym francuskim na pewno był niemiecki agent. Nie mamy tylko pewności, czy był to Dreyfus, ale w każdym razie wokół całej tej afery, która wybuchła, wokół Dreyfusa i jego obrońców skupiła się ówczesna francuska lewica, pacyfiści i antyklerykałowie, którzy uderzyli wspólnymi siłami na armię, jako tą, która skazała i odpowiada za skazanie Dreyfusa, a również na Kościół katolicki. Dlaczego na Kościół katolicki? Dlatego, że oskarżono wymiar sprawiedliwości, najpierw wojskowy, a potem również cywilny, który skazał Dreyfusa, o antysemityzm. I oskarżono, że jakby źródłem tego antysemityzmu jest katolicyzm rzymski i katolicki antyjudaizm. W związku z tym atak, który zaczął się od ataku na armię i jej wymiar sprawiedliwości, ostatecznie skończył się atakiem na wojsko jako takie, na Kościół katolicki i wszystkie tradycyjne instytucje. I w tej sytuacji rodząca się Action Française zdecydowanie wsparła, zarówno udzieliła wsparcie prasowe i takie nazwijmy uliczne wojsku i Kościołowi katolickiemu, a ten drugi szczególnie potrzebował wsparcia, dlatego że w wyniku przemian i rotacji różnego rodzaju rządowo-parlamentarno-wyborczych do władzy doszły wtedy siły tzw. radykałów, czyli lewicowo-liberalne o wyjątkowo radykalnym, antyklerykalnym nastawieniu. Mamy reformy antyklerykalne rządu Emila Combe'a, które doprowadziły ostatecznie do rozdziału Kościoła od państwa, kasaty większości zakonów i zmuszenie zakonników do emigracji z Francji,
nacjonalizacji setek prowincjonalnych francuskich kościołów oraz likwidacji kilku tysięcy szkół niepublicznych we Francji. Były to prawie same szkoły katolickie. I Action Française wtedy nawiązała po raz pierwszy, bym powiedział, współpracę z Kościołem, broniąc Kościoła i katolicyzmu przeciwko tej agresji ze strony antyklerykałów. Sojusz ten został wzmocniony w 1910 roku, kiedy to papież Pius X w liście apostolskim Notre Charge Apostolique potępia Sion, czyli organizację taką lewicowo-liberalnych katolików francuskich. Była to organizacja, z którą Action Française była od lat w konflikcie. Chciałem powiedzieć skłócona, ale to byłoby złe słowo, dlatego że był to konflikt, nazwijmy to, publiczno-doktrynalny, a nie konflikt osobisty. Wiem, że Charles Maurras i Sion osobiście nie byli skonfliktowani, nie zgadzali się z sobą bardzo mocno, ale początkowo wiem, że na przykład Marc Sanier, przewodniczący Sionu, nawet udzielał tam jakichś wywiadów Action Française, która się z nim totalnie nie zgadzała, broniąc swoich pozycji. I odwrotnie, Charles Maurras też udzielał sionistycznej prasie wywiadów. Także spór miał charakter czysto doktrynalny, nie osobisty. Kościół widział to zaangażowanie Action Française i osobiste Charlesa Maurrasa w walce z progresywizmem katolickim, mimo że tenże Charles Maurras był osobą niewierzącą. Zresztą jest na ten temat sporo literatury. Ja tutaj pokażę to, co mam w domu tradycyjnie, książkę Iga Pti, Kościół, Sion i Action Française. Prawda? Także jest to książka na temat współdziałania Piusa X i Action Française przeciwko sionistom. Z biegiem czasu Action Française zresztą przechodziła na pozycje coraz bardziej oddalające ją od tego pierwotnego darwinizmu społecznego, który rzeczywiście jest niechrześcijański, powiedzmy sobie szczerze, w kierunku zdecydowanie bardziej umiarkowanego naturalizmu, czerpiącego od Kanta, czerpiącego od Arystotelesa, uznającego społeczny charakter człowieka i tak dalej. To widać jest w publikacjach i samego Charlesa Maurrasa i Action Française, że te elementy, nazwijmy to, wyraźnie niekatolickie czy antykatolickie były usuwane. Na przykład ten słynny cytat o czterech ciemnych Żydach był usuwany z kolejnych edycji, prawda, książki, które się ukazał. Także Action Française zmieniała zdanie mocno. I jakbym miał powiedzieć, jaki był stosunek Action Française w latach już na przykład, nie wiem, 1910-1920 do Kościoła katolickiego, to powiedziałbym w ten sposób. Action Française uznawała, że Kościół katolicki jest skarbnicą mądrości. Mądrości politycznej i społecznej. Jest źródłem, znaczy właśnie przekaźnikiem filozofii klasycznej, greckiej, prawa rzymskiego, który uratował filozofię grecką i prawo rzymskie w epoce wczesnego średniowiecza przed upadkiem. Sylabus na przykład Charles Maurras porównywał do arcydzieła ludzkiej mądrości, gdzie są zapisane wszystkie prawidła, w jaki sposób rozum ludzki powinien kierować swoimi myślami. Sam Charles Maurras bardzo często zresztą określał Kościół katolicki takim ładnym pojęciem l'église de l'ordre, czyli Kościół porządku. To jest kościół, który porządkuje ludzki umysł i ludzkie postrzeganie świata. Tylko że cały czas jest problem. Kościół katolicki i katolicyzm jest traktowany przez morasistów jako arcydzieło ludzkiego intelektu, ale arcydzieło ludzkiego intelektu. To znaczy kościół jest traktowany jako instytucja ludzka, naturalna, a nie jako założona przez Zbawiciela i zawierająca prawdę objawienia. I to jest podstawowy problem. Powiedziałbym w ten sposób. Katolicyzm dla morasistów i dla Action Française jest to przede wszystkim pewien model cywilizacyjny, ale nie model religijny. Jest bardzo mocne w Action Française rozróżnienie katolicyzmu od chrześcijaństwa.
chrześcijaństwo pierwotne jest to, prawda, jakaś taka no, doktryna, że ludzie są równi, prawda, zbawienie dla wszystkich i tak dalej, nieuwzględniająca hierarchii społecznej, tradycyjnych autorytetów i tak dalej, czy taka doktryna anarchistyczna, którą potem według, w takim pojęciu, według Morasa, została ona odgrzebana i odnowiona przez Marcina Lutra, Kalwina i przez reformatorów. Tymczasem, mówi Charles Maurras, Kościół poszedł w inną stronę, Kościół katolicki, opierając objawienie na filozofii greckiej, na prawie rzymskim, na zasadzie autorytetu, tradycji itd. i tworząc z tego arcydzieło cywilizacji zachodniej i wzorzec ponadczasowy myślenia. Dlatego wszystkie zarzuty, które zresztą stawiano Action Française właśnie o to, że jest jakąś tam, nie wiem, polityzacja religii i tak dalej, są moim zdaniem kompletnym nieporozumieniem. To jest pewien naturalistyczny sposób na spojrzenie na religii z zachwytem nad nią samą jako instytucją, sposobem myślenia i tak dalej. No, Kościołowi katolickiemu się ten element w nauczaniu Action Française mocno nie podobał, co nie dziwne. Tym niemniej Action Française była traktowana jako niezwykle ważny sojusznik polityczno-intelektualny w obronie kościoła katolickiego we Francji. Dlatego, kiedy po raz pierwszy przygotowywano próby potępienia Action Française i osobiście Charlesa Maurrasa, papież Pius X odmówił podpisania tego dokumentu, stwierdzając, że jest to doktryna, która swoimi korzeniami jest naturalistyczna, ale jakby jej cele są zgodne z katolicką wizją państwa i społeczeństwa. I zresztą wyraził się wtedy, że znam takich jak Charles Maurras. Unawracają się przed samą śmiercią. Zresztą było prawdą, bo rzeczywiście Charles Maurras na kilka dni przed śmiercią się, na łożu śmierci się nawrócił. Następca Piusa X, Pius XI w 1926 roku potępił Action Française, zakazał czytania dziennika Action Française pod groźbami kościelnymi, choćby na przykład braku dostępu do sakramentów. W literaturze trwa po dzień dzisiejszy wielka dysputa, co się nagle stało i dlaczego. Ja pokażę kilka książek, które mam na temat tej dysputy. Oczywiście to są najważniejsze pozycje. Najbardziej chyba klasyczna praca Jacques'a Prévotata, Katolicy i Action Française, historia potępienia 1899-1939. Praca Philippa Prévost, to nie jest ta sama postać, tamten jest Prévota i nazywa się Jacques, ten się nazywa Philippe Prévost. Potępienie Action Française w świetle archiwów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chodzi o francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czy też tegoż samego autora powiększona i poprawiona praca Potępienie Action Française 1926-1931. Książki te rozważają, zresztą wiele innych też książek, rozważają jeden problem, to znaczy dlaczego. I tezy na ten temat przedstawiano różne. To znaczy, były to tezy wiążące się z tym, że papież został wprowadzony w błąd przez arcybiskupa Bordeaux, który rozpoczął całą awanturę. Wprowadzenie w błąd polega na tym, że jakby główne słowa, za które Action Française została potępiona, to są tam słowa, że niech księża nie wchodzą do naszych laboratoriów, takie w duchu pozytywistyczne, są słowami, które nigdy nie padły na łamach dziennika Action Française, ani w żadnej z książek z liderów tej organizacji i po dzień dzisiejszy nie wiemy, skąd się wzięły. Stąd jest właśnie teza o wprowadzeniu w błąd. Teza druga mówi o tym, że były to w kurii rzymskiej pozakulisowe działania niemieckich biskupów, dlatego że Action Française prezentowała radykalne stanowisko antyniemieckie i sprzeciwiała się układowi z Locarno z 25 roku. To była teza przedstawiana głównie zresztą przez samych morasistów. Inna teza mówiła, że była to zemsta zakamuflowanych wtedy jeszcze dobrze modernistów za potępienie Sionu w 1910 roku, w czemu Action Française przyklaskiwała.
Wreszcie wersja ostatnia, najbardziej znacząca, mówiła, że była to próba kolejna dokonania przez Kościoła doszlusowania do Republiki, czyli rally Mou, i żeby pokazać gotowość Kościoła do pogodzenia się z Republiką, no, postanowiono poświęcić organizację monarchistyczną, no, która akurat, jej szczególnie lider, miał pewne problemy z Kościołem i z wiarą. Ja osobiście powiem szczerze, że po lekturze wielu prac, uważam zresztą, że prace Prewosta są najważniejsze, ponieważ on studiował dokumenty archiwalne właśnie francuskie i po części watykańskie, ale nie do wszystkich był dostęp, kiedy te prace pisał. Mnie się osobiście wydaje, że ta teza, czy hipoteza o próbie nowego rally Mou jest najbardziej prawdopodobna. Zresztą tą hipotezę potwierdza jeden ciekawy fakt. Kiedy po śmierci Piusa XI, następcą na stolicy Piotrowej, jego zostaje Pius XII, papież uchodzący nie przez przypadek za niezwykle konserwatywnego i przychylnego prawicy, to jedną z jego pierwszych decyzji było zniesienie wszystkich sankcji przeciwko Action Française. I Action Française w ramach pojednania musiało przeprosić za swoje błędy. I jedynym błędem, za który Action Française przeprosiła, było traktowanie zbyt opryskliwe i mało grzeczne Piusa XI. Action Française nie przyznała się do żadnych błędów doktrynalnych, podtrzymując swoje stanowisko, a mimo to sankcje kościelne zostały uchylone. Ten wielki spór rozgorzał, ale ten spór tak naprawdę rozgorzał z bardzo prostego powodu. Nie wiem dlaczego. Powiem szczerze, jest to rzecz, której nigdy nie rozumiałem. Charles Maurras, mając osobiste problemy z wiarą, permanentnie o tym problemie pisał w swoich książkach i artykułach. Nie wiem, po co to robił. Miał jakąś wewnętrzną potrzebę dyskutowania o tym problemie i wynoszenia go na zewnątrz, co nadawało całej organizacji charakter właśnie ateistyczny, skoro lider jest ateistą. I to jest chyba moim zdaniem podstawowe źródło w ogóle tego problemu i wszystkich zarzutów. Ale wracamy sobie teraz do Husseta. A mianowicie, wspomniałem Państwu na początku, że w 1939 roku Jean Husset osobiście poznaje Charlesa Maurrasa. Niestety nie udało mi się znaleźć daty tego spotkania, ponieważ w 1939 roku zostały cofnięte wszystkie sankcje kościelne wobec Action Française. I wiemy, że, i dlatego nie wiem, czy spotkanie nastąpiło przed czy po cofnięciu tych sankcji. W każdym razie z tej rozmowy Husset zachował takie zdanie, które potem cytował i które, co miał powiedzieć mu Charles Maurras, który rzekł mu: jeśli szukasz prawdziwej doktryny, czy też prawdziwej nauki, bądź pewien, że nie ma prawdziwej nauki poza katolicką. Więc jeśli jesteś katolikiem, nie bądź katolikiem połowicznym. Po 1945 roku, kiedy Charles Maurras znajdował się w więzieniu za rzekomą kolaborację z Niemcami, nieformalnie można powiedzieć, wskazał dwóch młodych wtedy katolickich myślicieli, publicystów jako swoich uczniów, a mianowicie Jeana Husseta i Jeana Madirana, powierzając im depozyt doktryny Action Française po to, aby ją schrystianizować i zakończyć spory pomiędzy katolikami a Action Française. Ja bym powiedział, że to jest ważna rzecz, ponieważ sam Charles Maurras nie mógł tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że jak wspomniałem wcześniej, nawrócił się kilka dni przed śmiercią. I chociaż wiele napisano, i katolicy apologeci Maurrasa wiele napisali na temat tego, jak się zwracał w kierunku Kościoła i był coraz bliżej, to nie ma wątpliwości, że w roku 1945 czy 1946,
Kiedy Husserl zakłada cité catholique, Charles Maurras katolikiem jeszcze nie jest. Dlatego nie mógł dokonać jakby no ostatecznej chrystianizacji doktryny Action Française. Tego dokonali dopiero Husserl i Madiran, przy czym jak wspomniałem, Madiran głównie dokonał tego w postaci publicystyki, a takie dzieła, bym powiedział, wybitne, teoretyczne napisał Jean Husserl. I co ciekawe, podobnie jak Charles Maurras w latach 20. i 30., tak teraz Jean Husserl spotyka się z ostrą krytyką kościoła katolickiego, episkopatu, niższego kleru i prasy katolickiej. Dlaczego? Dlatego, że w wyniku procesu épuration zniszczony został katolicyzm konserwatywny we Francji jako struktura polityczna, intelektualna, wydawnicza, prasowa itd. Dokonał tego na spółkę z komunistami Charles de Gaulle. Jest tutaj zresztą, mamy taką książkę Gerarda Bardiego w języku polskim, Charles de Gaulle, biografia katolika i męża stanu. Wiemy o tym z tej książki między innymi, że de Gaulle był w fatalnych stosunkach z tradycyjną i tradycjonalistyczną częścią francuskiego episkopatu i różnymi zakulisowymi działaniami promował w kościele nurty modernistyczne. To nie wynikało zresztą z jego poglądów jakichś religijnych, dlatego że sam był katolikiem konserwatywnym. Wynikało to z tego, że najbardziej tradycjonalistyczna część francuskiego duchowieństwa w czasie II wojny światowej udzieliła poparcia jego oponentowi, czyli Filipowi, marszałkowi Filipowi Petenowi. Dlatego też de Gaulle zawzięcie zwalczał w katolickich konserwatystów w hierarchii kościelnej. Po drugie, no, doszło do tej czystki, épuration pośród katolickich dziennikarzy, publicystów, pisarzy, działaczy społecznych itd. I w wyniku tej czystki, co świetnie opisał w swojej książce Robert Avard de la Montagne, w książce Historia demokracji chrześcijańskiej od Lamennego do Georgesa Bidota, w wyniku tego potępieni liberalni katolicy, ci spadkobiercy sionizmu potępionego przez Piusa X, nagle doszli do przewagi w Kościele katolickim. Z grupy marginalnej stali się grupą czołową i ci ludzie z pewnością bez najmniejszego wahania zwalczali katolicyzm tradycyjny, taki jaki prezentowali właśnie Husserl i Madiran. Był to, głosili, kadecy głosili katolicyzm taki no już presoborowy, no potem już wprost soborowy, liberalny, jak to ładnie się nazywało wtedy, dialogizujący z lewicą, również z komunistami, ponieważ wszyscy trzeba dialogować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Do tego stopnia, że kiedy w 1959 roku Jean Husserl wydaje książkę o swoje opus magnum, do którego wcześniej chciałem Państwu sięgnąć i pokazać, ale nie wydobyłem ze stosu innych książek, Pour qu'il règne, aby on królował, on w znaczeniu Chrystus, to zaledwie dwóch biskupów francuskich, włącznie ze wspomnianym wcześniej arcybiskupem Lefebvrem, publicznie odważyli się tą książkę pochwalić. Reszta francuskiego episkopatu już w 1959 roku, a więc kilka lat przed Soborem Watykańskim II, już milczała albo była krytyczna. To już był, że tak powiem, można powiedzieć, że w tym sensie Sobór Watykański II to tylko pokazał pewne podskórne trendy w Kościele katolickim, pozwolił wydobyć im się na wierzch, no bo tych zwolenników tradycyjnego Kościoła we Francji już w samej hierarchii było po prostu bardzo niewiele. Ja nie będę Państwu tej książki w całości opowiadał, dlatego że książka ta jest w tej chwili przez Fundację Andegavenum tłumaczona na język polski. Widziałem już to tłumaczenie, zresztą napisałem recenzję naukową do wydania tej książki. Dlatego naszkicuję tylko w kilku zdaniach, o czym ta książka jest, żeby Państwa zachęcić do jej lektury. Praca generalnie poświęcona jest
królewskości, czy też jak to woli, panowaniu społecznemu Jezusa Chrystusa. Tego, co Pius XI w encyklice Quas Prima z 1925 roku określił mianem Królestwa Społecznego Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie jest to w żaden sposób nauka nowa. Była to nauka stanowiąca podsumowanie całej tradycyjnej katolickiej nauki i społecznej, i niespołecznej, wszelkiej. W USE zresztą omawia zarówno tą encyklikę, jak i całą tradycyjną naukę Kościoła w tej kwestii, żeby wykazać jedną niezwykle ważną rzecz, która poza elementami różnymi doktrynalnymi, teologicznymi, stanowi o różnicy pomiędzy tradycyjnym katolicyzmem, a katolicyzmem tym modernistycznym, który szykował się na Sobór Watykański II. W czym jest różnica? A mianowicie tradycyjny katolicyzm uznawał, że religia katolicka jest religią społeczną i publiczną. Podczas kiedy liberalny katolicyzm uznawał, że chrześcijaństwo czy katolicyzm jest religią indywidualną. Czyli liberalny, modernistyczny katolicyzm głosi, że ważne, żebym ja był chrześcijaninem, żebym był, kochał Boga i był dobry dla ludzi. Katolicyzm tradycyjny, poza tą indywidualnym aspektem, mówił również, że chrześcijaństwo jest religią społeczną i publiczną, a więc to oznacza, że przykazania Chrystusa Króla, nauczanie Chrystusa Króla, prawo naturalne, prawo Boże musi znaleźć swój wyraz w doktrynie oficjalnej państwa i w jego prawie i prawodawstwie. Żeby tym z Państwa, którzy są mało biegli w tradycjonalizmie katolickim, pokazać tą różnicę na takim prostym, poglądowym przypadku. Weźmy taką kwestię, która jest dyskutowana dość ciągle od momentu powstania III RP w 1989 roku, a mianowicie kwestia obrony życia poczętego, czyli tak zwanej aborcji. Katolik liberalny przyjmie stanowisko takie. Uważam, że człowiek jest człowiekiem od momentu poczęcia, dlatego nigdy nie zdecydowałbym się sam czy swojej żonie zaproponować zrobienie aborcji, ponieważ byłby to zamach, zabójstwo dziecka poczętego. Ale jeśli ktoś uważa inaczej, nie jest katolikiem albo przyjmie to na swoje sumienie, to ma prawo to zrobić. Podczas kiedy katolik tradycyjny, uważający, że państwo ma mieć charakter katolicki i społeczeństwo ma mieć charakter katolicki, uzna, że jeśli z prawa natury wynika, że każda istota staje się tą istotą od momentu poczęcia, czy to dotyczy dziecka, czy nie, czy zwierząt, a z prawa Bożego wynika również, że człowieka nie wolno zabijać, z prawa natury również to wynika, to w takiej sytuacji to nie jest kwestia indywidualna. Państwo musi ustanowić akty prawne zakazujące tak zwanej aborcji, traktując ją jako przestępstwo albo nawet jako zwykłe morderstwo. Także z tego punktu widzenia trzeba traktować, że to nie jest sprawa indywidualnego wyboru i sumienia i nie tylko kwestia tego, żebyśmy apelowali do kogoś, żeby tego nie robił, tylko nauczanie Kościoła katolickiego, nauczanie, którego źródłem jest objawienie, którego źródłem jest prawo natury, musi być przełożone na język aktów prawnych i religia ma w związku z czym wymiar społeczno-prawno-państwowy. I to jest jakby no, istota tego sporu. Oczywiście to nie jest jedyny problem, który omawia USE w swojej książce. Opisuje on tam starannie tą katolicką naukę społeczną, między innymi o państwie. Pokazuje całą teorię dwóch mieczy, relacji pomiędzy prawem stanowionym, a prawem naturalnym i prawem objawionym. Relacje pomiędzy państwem a kościołem i tak dalej, i tak dalej. Druga ważna część książki jest to część krytyczna, gdzie opisani są wrogowie
Kościoła katolickiego i katolickiej wizji państwa, społeczeństwa i prawa. I tym wrogiem jest przede wszystkim liberalizm, który te wszystkie elementy traktuje jako przykazania wyłącznie indywidualne. On jest błędem. Obok tego liberalizmu mamy naturalizm, czyli przekonanie, zresztą to jest de facto potępienie też i Charlesa Morasa, przekonanie, że są to kwestie ludzkie i w takiej sytuacji ludzki rozum o nich decyduje. Zresztą sam ciekawe, że Charles Maurras na końcu tej książeczki znajduje się wykaz cytowanych osób, prawda? I przy Charlesie Maurrasie mamy takie, bo tam każda z osób jest omówiona w jednym zdaniu, po czym są dopiero numery stron, gdzie się pojawia to nazwisko. I Charles Maurras właśnie jest tam przedstawiony jako na końcu jako założyciel Action Française, nawrócony przed śmiercią. Bardzo charakterystyczne stwierdzenie. Także mamy tutaj też omówione korzenie programu liberalnego i programu rewolucji francuskiej. Są to herezje wczesnochrześcijańskie i średniowieczne, neopogaństwo szerzące się w renesansie, reformacja i indywidualna interpretacja wiary, to co jest źródłem liberalizmu w kościele. Oświecenie. Ideę masonerii, cała idea wolnomularstwa, błędy kwietystów francuskich. Tu akurat dla polskiego czytelnika kwietyst jest kompletnie czymś nieznanym, bo w Polsce ja nie słyszałem o żadnym kwietyście. W każdym razie oni negowali rolę grzechu pierworodnego i uważali, że człowiek się zwraca sam do Boga, właściwie hierarchia kościelna jest niepotrzebna. Błędy jansenistów, czyli tych, którzy zbyt mocno akcentowali, też zresztą lud francuski, grzech pierworodny, dochodząc do tego, że ludzie nie mają wolnej woli, jak i błędy galikanizmu, czyli teorii o potrzebie podporządkowania kościoła jako struktury państw. Są również tutaj negowane błędy, nazwijmy to, o nauce społecznej Chrystusa, czyli te wszystkie teorie, że Chrystus był pierwszym rewolucjonistą, modernizm katolicki jest też odrzucony, katolicyzm liberalny, Lamennego i tak dalej. Ja zamiast tutaj, nie chcę tej książki omawiać, po pierwsze dlatego, że kiedy będziecie Państwo ten mój wykład oglądali, to mam nadzieję, że on już w języku polskim będzie. Poza tym ograniczę się do przeczytania znów fragmentu recenzji tej książki, mojego autorstwa, recenzji do wydania polskiego. Napisałem w niej tak. Jean Husset omawia w tej książce podstawy idei społecznego panowania Chrystusa Króla na podstawie tradycji katolickiej. W części drugiej omawia i segreguje wszystkie rodzaje buntu wobec tej idei, wymieniając tutaj najróżniejsze rodzaje naturalizmu, ateizmu i wojującego antyklerykalizmu wychodzące w epoce nowożytnej z rewolucji francuskiej i jej dziedzictwa. Następnie mamy, i to uważam za najbardziej istotny element, następnie nie mamy zbicie argumentów strony naturalistyczno-rewolucyjnej i program pozytywny, czyli zarysowany model państwa katolickiego, honorującego Jezusa jako tytułowego Chrystusa Króla. Zwracam uwagę na tę kolejność poszczególnych rozdziałów, ponieważ w moim przekonaniu nie jest ona przypadkowa. Jest to klasyczna metoda scholastyczna, gdzie każdą kwestię analizowano wedle określonej kolejności logicznej. Teza własna na początku, potem kontrargumenty przeciwne, zbicie tych kontrargumentów i przedstawienie tezy początkowej jako twierdzenia udowodnionego. Dlatego też uważam, że praca Jeana Husseta, poza jej walorami poznawczymi, co do tradycyjnej nauki katolickiej, stanowi równocześnie ciekawy przykład zastosowania techniki scholastycznej argumentacji w refleksji współczesnej. Recenzowana rozprawa pokazuje, że scholastyka jako metoda naukowa w żaden sposób nie zużyła się, lecz nadal stanowi niezwykle poręczną metodę argumentacji. Jej precyzyjność i logika nie tylko nie ustępują metodologiom późniejszym, a tak twierdziła późniejsza nauka, lecz przeciwnie, mogą stanowić autentyczny wzorzec myślenia, wnioskowania, przedstawiania argumentów własnych i zbijania argumentów przeciwnych. Na samo zakończenie chciałbym Państwu jeszcze wspomnieć o ostatnim etapie w życiu
Jeana Husseta, a mianowicie po Soborze Watykańskim II. Jak wspomniałem, po Soborze Watykańskim II nastąpiła dezintegracja środowiska Cité Catholique, dlatego że ciężko było być katolikiem, tradycjonalistą katolickim, monarchistą, szanującą autorytet Kościoła i nieomylność papieża traktowanego jako rodzaj monarchicznej głowy Kościoła, z problemem, że Kościół naucza czegoś nieco innego niż nauczał wcześniej. Dlatego też Husse nigdy nie zabrał w tej sprawie głosu. Nigdy również nie zabrał głosu w sprawie reformy liturgicznej i zniesienia mszy tradycyjnej, tak zwanej mszy trydenckiej. Zniechęcony, jak powiedziałem, wycofuje się całkowicie z życia publicznego. Mimo to dzisiaj za kontynuatora jego dzieła uważają się przede wszystkim tradycjonaliści katolicy, zwolennicy we Francji oczywiście, zwolennicy arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, którego, jak mówię, sam Husse osobiście ani nie potępił, ani nie poparł, wycofując się z życia publicznego, nie umiejąc rozwiązać podstawowego problemu. A mianowicie takiego, że jeśli Kościół i papież są nieomylni, to co należy zrobić w momencie, w którym nieomylny Kościół i nieomylny papież się mylą. Na koniec chciałbym do Państwa zaapelować o lekturę trzech prac, które w najbliższym czasie ukażą się, lub jeśli oglądacie Państwo później ten program, już się ukazały, trzech prac wydawanych przez Fundację Andegavenum, a mianowicie tej wielkiej opus magnum, polski tytuł Aby on królował, której byłem recenzentem, Marksizmu i rewolucji, pracę o goszyzmie roku 68, jak wspomniałem, też byłem recenzentem tej pracy, oraz trzeciej pracy, której nie miałem w ręku, ale pewnie będę miał, kiedy się ukaże, a mianowicie Działanie. Uważam, że książki tego typu, w sytuacji, kiedy polska myśl tradycjonalistyczna i tradycjonalistyczno-katolicka, co tu dużo mówić, jest uboga, dlatego że wtedy, kiedy we Francji, na Zachodzie, myśl tradycjonalistyczna stawiała opór przed reformami soborowymi, to w tym czasie w Polsce jakby katolicy byli głównie zaangażowani w problem przetrwania komunizmu w PRL-u i reformy soborowe przeszły prawie niezauważone. To dlatego teraz, kiedy te sprawy stają się dla nas ważne i istotne, trzeba podziękować Fundacji Andegavenum za to, że chce takie książki udostępniać polskiemu czytelnikowi w języku polskim. Dziękuję. Thank you.